Szczęść Boże, coś Wam powiem. Kiedy myślimy o życiu z Bogiem, to wyobrażamy sobie, że Jego obecność zburzy i na nowo zbuduje nasze funkcjonowanie. Bóg zrobi kapitalny remont i na nowo urządzi nasze myśli i serce. Ale jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, to czego oczekuje od nas Jezus, to jest raptem nieco. On mówi do Piotra: odpłyńcie nieco od brzegu. Tak więc nie ma wejścia z ciężkim sprzętem, nie ma specjalnego miejsca na rewolucję, nie ma wyjątkowych okoliczności. Jest codzienna praca i łódź, którą Piotr i koledzy dobrze znali. Bóg stopniowo oswaja człowieka z sobą, pokazując w ten sposób, że nie należy się bać. Na przykład nie każe schorowanemu człowiekowi wchodzić na rysy, skoro on ma problem z poruszaniem się na przykład po mieszkaniu. W tym podejściu jest element zaskoczenia. Przecież Piotr całą noc łowił i wrócił z pustymi sieciami. Zwyczajnie nie szło. Jednak nie protestował, mówiąc, że to nie ma sensu. Może to on chciał zaskoczyć Jezusa i pokazać, że wie, co robi i z połowu nic nie będzie. Ale powiedział tylko: jednak na Twoje słowo zarzucę sieci. Powołanie Piotra dokonuje się w środowisku, w którym wzrastał. Objawia się w kontekście jego profesji, właśnie podczas pracy, bo był rybakiem. Nie ma innego lepszego momentu na odkrycie działania Pana Boga w naszym życiu. W każdej pracy zdarza się, że odczuwamy rozczarowanie, jesteśmy rozgoryczeni ze względu na bieg, jaki sprawy przyjmują. W chwilach trudnych człowiek chętniej słucha Boga, przy tym odkrywa, że dzięki Słowu Boga jest w stanie zrobić to, co wcześniej się nie udawało. Chcąc postępować zgodnie z planem Boga, powinniśmy sumiennie wykonywać to, co nas prosi. To słowo jest takim małym nasionkiem, które samodzielnie rośnie. Bóg wypróbowuje nasze posłuszeństwo na drobnych sprawach. Kto jest Mu wierny w drobnych rzeczach, z czasem otrzymuje do wykonania wielkie zadania. Natomiast ci, którzy pochłonięci są taką ziemską karierą, przeżywają sytuację całkiem odwrotnie. Wyruszają z wielkimi projektami, organizują wspaniałe przedsięwzięcia, a pod koniec życia często pozostają z pustymi rękami. Jezus mówi nam wciąż, że mamy się cieszyć naszym życiem i dzielić się nim z innymi. Możemy błądzić i ciągle popełniać nowe błędy, ale ważne jest, abyśmy przede wszystkim chcieli dobra dla siebie i innych. Panu Jezusowi nie przeszkadza to, że Szymon jest słaby i ułomny. Najważniejsze, że w Szymonie jest postawa zawierzenia. Zawierzając siebie Panu Jezusowi, Szymon stanie się człowiekiem wiary. Reszty dokona w nim łaska Boża. Jesteśmy dziś wezwani tak jak Piotr, by odkrywać Pana Boga w każdym momencie naszego życia, egzystencji, w pracy, w szkole, w środowisku, gdzie przyszło nam żyć, w czasie wypoczynku i zaangażowania na różnych płaszczyznach życia. Tylko pełne zaufanie w to, że jest ktoś, kto czuwa, daje poczucie radości i szczęścia.